ćwiczenia. Wasze brzuszka, które są nienapełnione śniadaniem rano. Czyli tak. Jeśli nie zjemy śniadania, niestety nie mamy siły na pracę, na myślenie, ponieważ cichutko, zobaczcie, nie macie energii w sobie. O tym właśnie mówiliśmy na początku tych zajęcia. A słuchajcie, gdybyśmy za bardzo dmuchali te baloniki tak strasznie mocno, co się by z nimi stało? Czyli można też się przejeść. Za dużo też nie można jeść, prawda? Jemy racjonalnie, w odstępach czasowych, ale śniadanie jest ważne, bo śniadanie daje moc. Powiedzcie. Śniadanie daje moc. Głośniej. Śniadanie daje moc. Macie o tym właśnie pamiętać. To jeszcze raz nadmuchajcie balonik, energię na siłę polecieć. Sprawdzam, czy na siłę polecieć balonik. Nie przygotowały jedzenia bez chustki na głowie. Miały takie... Oczywiście, chustki, czepeczki. Teraz nawet wchodzą do stołówki, do jakiejś takiej, gdzie są masowe jest żywienie, to trzeba mieć właśnie włosy przykryte. Nie, żółw to jest. Gdzie żółw? Nie, to się zipają. Co? Zają. Zają na żółw. Napucha mi palec. Czy pan ci pożyczy wykałaczkę, czy pan nam pożyczy wykałaczkę? Kasper, ty coś wychodzi z mojego jajka. Dobra, Gosia, popatrzę sobie tam już. Tutaj są różne owłaśnie. A jakie to są grzybki? Borowiki. Nie. Maślaki. Nie. Korki. Nie. Pan wie, prawda? Prawdziwki. Panie Marcinie, jakie to są grzybki? Nie wiem. To wiesz? No. No wiem. No, to nie.